Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam Was na porównanie dwóch najpopularniejszych koszy na pieluchy. Jak działają, czy faktycznie zatrzymują zapachy w środku, jak to wygląda, czym się różnią, to zobaczycie właśnie na tym filmie, żeby wiedzieć, co kupić i co bardziej Wam przypadnie do gustu. Tymczasem intro i zaczynamy. Zacznijmy od tego, co to są za kosze na pieluchy. Pierwszy to Angel Care i jest to kosz, który kupimy za 76-80 zł i w tym mamy jeden wkład do środka. Drugi to mamy Tommy Tippie, mam nadzieję, że to się tak czyta, i również w zestawie z jednym wkładem kosztuje gdzieś około 100-120 zł, więc jest jakby zdecydowanie droższy. Natomiast od razu mówię, że warto zerknąć sobie na przykład na to, czy ktoś nie sprzedaje z drugiej ręki tego typu koszy, wtedy już będziecie trochę do przodu. Będziecie musieli zakupić same wkłady, które w oryginale nie są najtańsze do tych koszy. Zacznijmy od wkładów do Angel Care. Wygląda ten wkład w ten sposób. Mamy to takie plastikowe kółko, w środku włożony jest worek. Zdejmujemy zawleczkę, wkładamy do kosza. Koszt takiego jednego wkładu 26 zł. Mówię tutaj o wkładzie oryginalnym, logowanym. Na ile starcza? Jakby na 3 pełne zapełnienia kosza, to jest między 2 a 3 tygodnie. Wiadomo, że nie każda pieluszka zużyta ląduje w takim koszu. Czasami wyrzucamy do zwykłego kosza, czasami jesteśmy gdzieś poza domem. Mniej więcej na tyle wystarcza, ale wiadomo, bierzcie to tak w cudzysłowie, bo wszystko zależy od dziecka i jak często zmieniacie tą pieluszkę. Jeżeli chodzi o ten, czyli Tommy Tippie, wygląda ten wkład w taki sposób. Jest on zdecydowanie, zobaczcie, większy. Również jest plastikowy, również tutaj mam wkład oryginalny. Jest to koszt około 40-42 zł. Dość więcej, starcza mniej więcej na tyle samo, z tym, że ten kosz jest mniej pojemny. Mieści się tutaj o wiele mniej pieluch, dlaczego zaraz Wam pokażę, ale zanim dojdziemy do tego, to jeszcze pokażę Wam alternatywy. Możemy kupić wkład nieoryginalny i tutaj mamy wkład do Angel Care. Nie dajcie się oszukać, że ten wkład jest do jednego i drugiego kosza. Dlaczego? Dlatego, że Tommy Tippie potrzebuje takie wgłębienia, aby ten wkład nam się nie przesuwał. I jak zobaczycie, one są całkowicie różnej wysokości. Więc tutaj są dedykowane jakby nieoryginały do jednego i do drugiego kosza, więc na to zwróćcie uwagę. Koszt takiego wkładu to 20 zł w przypadku jednego i drugiego kosza, co tutaj bardzo mocno nam obniża koszty użytkowania tego kosza. Natomiast tutaj 6 zł no też obniża, natomiast nie jest to aż tak mocno odczuwalne. Jeszcze mamy jedną alternatywę i jest to coś takiego. Kupujemy po prostu worki, tutaj mamy 100 metrów tego worka oraz taką tubę, którą wkładamy po zdjęciu i samemu nakładamy właśnie ten worek, który mamy, uzupełniamy sobie te wkłady. Możecie po prostu użyć tego, który macie w zestawie i 100 metrów tego worka razem z tubą to około 40-44 zł. Tylko, że musicie robić to same. Wizualnie kosze wyglądają tak, wydaje mi się, że ten wygląda nieco lepiej. On może być również w innych kolorach, widziałam różowy, niebieski, szary pasek zostaje, wymieniamy tylko tą białą część. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli potem chcielibyście odsprzedać taki kosz, najlepiej jest kupować go w takim uniwersalnym kolorze. Tutaj mamy po prostu biały kosz, czasami zdarzają się z innymi nakrętkami, natomiast tych personalizacji nie jest w przypadku tych koszy jakoś specjalnie dużo. Ten, tak jak mówię, wygląda nieco lepiej, jeżeli chodzi o wielkości tych koszy. Wyższy, tutaj Angel Care, jeżeli chodzi o grubość, to on jest taki bardziej masywny. Tutaj wydłużyli ten kosz, a tutaj go trochę splaszczyli. Najważniejsza rzecz, nad którą ja się zastanawiałam i pewnie Wy przed zakupem takiego kosza również się zastanawiacie, to czy one faktycznie zatrzymują zapach. Czy w danym miejscu, gdzie znajduje się ten kosz, a znajdują tam się no, mało przyjemne zapachowo rzeczy, czy one zostają w środku tego kosza, czy wydobywają się na zewnątrz. To starcie według mnie wygrywa zdecydowanie Angel Care. Tutaj
faktycznie zostaje. Czasami to się ulotni, natomiast bardzo, bardzo mało. W przypadku takiego niemowlaczka, gdy te kupy jeszcze są po prostu, wiecie, takie ze zwykłego mleka, czy to mamy, czy modyfikowanego, one praktycznie nie śmierdzą. Więc tutaj jak i ten, tak i ten będzie się sprawdzać. Ale w przypadku dzieciątka, które już zaczyna jeść wszystko, to zdecydowanie ten z takimi zadaniami specjalnymi sprawdza się lepiej. Ja mam oba kosze na maksa pełne, więc pokażę Wam, ile tego się mieści i porównamy sobie. Tutaj zarówno do jednego, jak i do drugiego już nie wepcham absolutnie nic. Opróżnia się je w taki sposób, że... To sobie możemy zamknąć. Tutaj mamy taki przycisk, należy go po prostu przycisnąć i otwieramy kosz, który jest pełny. Tutaj mamy taki nożyk, widzicie, że nie musimy mieć nic przy sobie, tylko po prostu, nie chcę, żeby się wydobył jakiś zapach, wkładamy, przecinamy i związujemy sobie ten worek, żeby nam się, wiecie, nic nie wysypało i ten zapach też się nie ulatniał. I teraz zobaczcie, ile tego jest. Te pieluchy jakby, widzicie, że ten worek robi się taki jakby hermetyczny trochę, widzicie, teraz go wyciągnęłam, więc trochę tego powietrza tam wniknęło. Natomiast on jakby się zasysa pod wpływem wkładania kolejnych pieluch. To jest bardzo fajne. W przypadku drugiego tak samo otwieramy, tylko po obu stronach mamy tego typu przyciski. Podnosimy. Tutaj śmierdzi okropnie. Muszę sobie więcej tego urwać. Tutaj też mamy nożyk, więc fajnie, że to jest. Przecinamy, związujemy. I tutaj, nie wiem, czy to jest kwestia worków, czy o co chodzi, ale ten jak otworzyłam, nie czuć nic. A równie mocno są załadowane. Pieluszki są poskręcane w taki sposób. Ja je sobie wyjmę. Wizualnie wygląda, jakby w tym koszu było tych pieluch więcej, natomiast nic bardziej mylnego. Tutaj jest zdecydowanie bardziej napakowany ten worek. W tym przypadku, jak widzicie, te worki są skręcane. I to jest właśnie sposób działania tych dwóch koszy, zaraz Wam go wytłumaczę. Natomiast jeżeli chodzi o tą hermetyczność, to te zapachy razem z tym powietrzem są w środku w tym worku. Nie śmierdzi. Tutaj z tym śmierdzeniem jest o wiele gorzej. Gdzieś się to ulatnia, gdzieś to jest wyczuwalne. No i zdecydowanie mniej się tych pieluch mieści. Policzmy te pieluchy. Raz, dwa, trzy, 24, 25 pieluch. Numer jeden. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli 44. No będą, bo jeszcze w środku. 40-50 pieluch kontra 20. Kilka. Na co wpływa ta różnica? Na szybkość zużycia worków. Bo tutaj, jak widzicie, tego worka zużywa się zdecydowanie mniej niż w przypadku tego kosza, gdzie tego worka naprawdę zużywamy bardzo dużo, szczególnie na to, żeby skręcić te pieluchy. Jak zobaczycie tutaj, to skręcanie tych pieluch to jest taka wątpliwa sprawa, ponieważ bardzo często te pieluchy się po prostu nam rozwijają. Ja nie robiłam tego każdorazowo, bo gdy pielucha jest po prostu tylko namoczona sikami, no to nie ma sensu mi tego jakoś specjalnie marnować, tego worka, więc jak widzicie, są takie większe breje pieluch. No nie? I są tutaj grubsze sprawy. Ewidentnie widać, jak działo się w ciągu tego na przykład tygodnia. To już jesteśmy w stanie sobie to opanować. To na pewno nie wystarczy na te dwa tygodnie, bo no nie ma szans. To widzicie, ile tutaj się tych pieluch zużywa. Pokażę Wam, jak ten kosz wygląda i jak działa, na jakich zasadach. I to jest najważniejsze w tym wszystkim, czyli klapka, która popycha pieluchy na dół i jakby zamyka ten worek. Niby to nie jest takie w 100% szczelne, natomiast jak zobaczycie, to tylko i wyłącznie tym miejscem może wydobywać się zapach i się nie wydobywa. Bardzo dobrze to zamyka to wszystko, co jest w środku i tak jak mówię, nie dopuszcza też powietrza, bo te pieluchy są mocno ściśnięte. Pokażę Wam oryginalny worek. Musimy po prostu zdjąć taki zaczep, który tutaj mamy. I wkładamy to tutaj. Wyciągamy worek.
na tyle dużo, aby zrobić sobie tutaj supę na dole. Się zdziwiłam, jak pierwszy raz otwierałam ten worek, że jest dziurawy worek. Nie mogłam tego zaczaić. Klepnie się człowiek w głowę, no nie? Związujemy mocno. Jeden supeł wystarczy. I wkładamy sobie ten worek tam do środka. I teraz, gdy mamy pieluchę, wygląda to mniej więcej tak. Dziecko mamy tutaj na przewijaku, więc jedną rękę mamy zajętą, bo nie jesteśmy w stanie puścić tego dziecka, musimy go mieć na oku. Drugą rękę mamy w 100% do wykorzystania, bo trzeciej Bozia nie dała. I wystarczy, tutaj zakłada, mówię, że kosz jest pusty, więc jest lekki, nie ma nic w środku. Otwieram, jedną ręką wkładam, zamykam. To jest szczególnie ważne przy koszu lekkim, bo gdy kosz jest naopakowany pieluszkami, to już zupełnie nie ma z tym problemu, bo on jest ciężki i wszystkiego się trzyma. Mechanizm działania tego kosza jest zupełnie inny. Całkowicie inaczej to wygląda. Jak sobie go otworzymy, to tutaj mamy po prostu taką wielką dziurę, krater. Wkładamy tutaj do środka, słuchajcie, musi nam się to zgodzić. Widzicie, tutaj mam takie wypustki, więc musi nam to tu wskoczyć. Gdzieś. O, udało się. Tutaj wyjęłam za dużo. Tak samo te worki są w ogóle zapachowe. Nic to nie daje. Natomiast wiem, że jest dużo zwolenników tego kosza. No, wiecie, ja mam porównanie do dwóch koszy. Więc mogę się wypowiedzieć, jak to wygląda. Co jest ważne w tym koszu? To nie tylko tak, że zwiążemy i teraz wsadzimy to do środka, bo po prostu jak wsadzimy tutaj pieluszkę, to ona, to się nam będzie odwracać. Musimy otworzyć ten kosz. I tutaj zrobiłam pierwszy błąd, bo związujemy go z tej strony, nie z tamtej. Chciałam pokazać, jaka jest różnica po prostu. Dlaczego związujemy go z tej strony? Bo pierwsze użycie musimy zaczepić, tutaj jest, widzicie, to coś takiego, i musimy ten nasz supeł zaczepić o to, aby po zamknięciu mechanizm nam zadziałał i się po prostu zamykał. I gdy wsadzimy teraz brudną pieluszkę, to on się nam zakręci. Natomiast zróbmy taki sam test jak w przypadku poprzedniego kosza. O, tutaj mamy jeszcze taki uchwyt. Tu nie mamy. Dobra. Takie same warunki. Wyimaginujmy sobie tutaj przewijak z dzieckiem. Jedna ręka, druga zamknięta. Kosz lekki, bo pusty, bez pieluch. Próbujemy go otworzyć. O, teraz mi wyszło. Tutaj teraz się udało. Zamykamy. I próbujemy go jedną ręką obkręcić, trzymając dziecko na przewijak. Wiecie, do jakiego wniosku to dochodzi? Do tego, że przewiniemy dziecko, pójdziemy odłożyć je do łóżeczka i wracamy do kosza, o ile nam się nie zapomni, żeby chwycić go i po prostu przekręcić. Musimy chwycić ten kosz i to przekręcić. Żeby to działało jakkolwiek, to by ten zapach zostawał w środku, bo zatrzymywanie zapachów w przypadku tego kosza to tylko i wyłącznie to kręcenie tym kółkiem. Tutaj mamy tą klapkę, która zatrzymuje, a tutaj ile razy przekręcimy tym kółkiem, tym lepiej będzie nam to zatrzymywało zapach. Więc generalnie musimy przekręcić kilkakrotnie, aby po prostu ten zapach jakoś się nie ulatniał przez ten worek. Tutaj mamy jeszcze taki dyndzel, który popycha tą pieluchę w dół. I potem dajemy następną i następną. Dopóki kosz nie jest praktycznie pełny, to nie jesteśmy w stanie obsługiwać go jedną ręką, bo cały czas musimy robić to tak, jak powiedziałam wcześniej. Co dla mnie jest w tym momencie uciążliwe i zdecydowanie wygodniej korzysta mi się z tego kosza. Dodatkowo on jest o wiele wyższy, więc nie muszę się aż tak zginać, gdy to dziecko trzymam, bo to, wiecie, nie ma znaczenia, gdy mamy dwie ręce do tego i możemy się schylić. Ale gdy dziecko jest obok, no to już te parę centymetrów robi nam zdecydowanie różnicę. Z mojej perspektywy, z naszego doświadczenia, ten kosz Angel Care
zdecydowanie lepiej zatrzymywał zapachy w sypialni. Gdy pojawił się ten, czyli Tommy Tippy, to w sypialni unosił się zapach nieprzyjemny. Musiałam tą sypialnię bardzo często wietrzyć. Problem skończył się dopiero wtedy, gdy wróciłam z powrotem do tego kosza. Ten te zapachy w środku zostawia. Plus tego jest taki, że po prostu wszyscy szybciej zasypiali. Więc jeżeli bardzo chcemy, to ze wszystkiego plusy znajdziemy, nie przejmujcie się, no nie? Natomiast ja wolę zasypiać w pokoju pachnącym oliwką dla babysia niż w tym, czym nie chcemy pachnieć. No nie wiem, tak przynajmniej było u nas w naszym przypadku. Tak jak mówię, żeby te zapachy zostały w środku, trzeba bardzo mocno zwijać te worki. To jest taki ten. To jest moja opinia na ten temat. Oba kosze kupowałam sama i oba testowaliśmy, żeby po prostu mieć też dla Was porównanie. Dajcie znać, który kosz Wy macie. No i czy, jeżeli powiecie, że któryś kosz jest lepszy, to dajcie znać, czy testowaliście oba. Bo to jest bardzo ważne. Mówienie, że na przykład ten czy ten kosz jest o wiele lepszy, nie mając porównania z jego przeciwnikiem, dla mnie nie byłoby miarodajne. Dlatego stwierdziłam, że kupię oba. Oba potestujemy przez dłuższy okres czasu i wtedy będę mogła Wam powiedzieć, jak to się sprawdza w praktyce. Wydaje mi się, że to jest dość istotne i ważne. Na ten moment ja się z Wami żegnam, zapraszam do subskrybowania, do wpadnięcia na pozostałe filmy, tam porównanie bujaczków, aspiratorów i innych tego typu rzeczy dla malucha. Ja się z Wami żegnam, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Pa!